Radio 24. Powtórka programu. Jest 1:18 na antenie Polskiego Radia 24. Puls Gospodarki. Błażej Prośniewski i jego goście. Profesor Zbigniew Krysiak, Szkoła Główna Handlowa. Tomasz Kaczor, Bank Gospodarstwa Krajowego. I Witold Michałek, Business Center Club. Dzień dobry. Poznaliśmy dane GUS-u. No i tutaj mieliśmy małe rozczarowanie, no bo płace w grudniu wzrosły tylko o 2,7%. Witold Michałek. No tak, tutaj wzrost tych płac o 2,7 jest rozczarowujący dla pracowników, natomiast z punktu widzenia pracodawców wydaje się, oni po prostu nie są w stanie więcej płacić, mimo że całe branże poszukują wielu pracowników, ale pracowników wykwalifikowanych, których nie mogą znaleźć, więc komu mają płacić więcej, skoro nie mogą znaleźć tych pracowników, tak? Stąd tutaj to jest problem. Oczywiście wszyscy spodziewają się, że w tym roku, który się rozpoczął, te płace wzrosną szybciej, między innymi dlatego, że zaczęła się inflacja, tak? Także te płace muszą jakoś przekraczać tę inflację, żeby ludzie, których brak na rynku, poczuli się usatysfakcjonowani i mniej byli jakby rozbiegani po tym rynku, tak? No, poza tym mieliśmy płacy minimalnej i także mamy wprowadzoną stawkę minimalną przy umowach zlecenia. To tak, też będzie napędzało. Podwyższenie stawki minimalnej o 8% gwałtownie podnosi średnią. Przy czym przypomnijmy, że to, o czym mówimy, o tych płacach mierzonych tutaj przez GUS i tak dalej, dotyczy tylko pewnej części pracowników, około 5 milionów, dlatego że to jest tylko dla pracowników w zakładach zatrudniających powyżej od 10 zatrudnionych, tak? W związku z czym cała ta trochę słabsza ekonomicznie część społeczeństwa, ale pracująca, mająca znacznie niższe dochody, no po prostu patrzy z otwartymi oczami na te średnie. Komisja Nadzoru Finansowego, która przygotowała dane do prezydenckiej ustawy, będzie musiała wykazać, jak liczyła tak zwany kurs sprawiedliwy. Tak wyrok Sądu Administracyjnego w Warszawie komentuje Stowarzyszenie Stop Bankowemu Bezprawiu, mówi prezes tego stowarzyszenia Arkadiusz Szczęśniak. Liczymy na to, że poprzez uzyskanie tych informacji będziemy mogli naprawdę zacząć liczyć dane na temat tych kredytów po to, żeby znaleźć jak najlepsze rozwiązanie tej sytuacji. My chcemy uzyskać szczegółowe informacje wykazane przez banki, po to, żeby jednak tą ankietę, tą informację zrobić bardziej szczegółowo niż żeby to dane. No i innego zdania jest sama komisja. Według niej sąd jedynie zarzucił KNF bezczynność w rozpatrywaniu wniosku o udostępnienie informacji publicznej i zalecił jego rozpatrzenie, a to nie oznacza zobowiązania do wyliczenia tak zwanego kursu sprawiedliwego. Panie profesorze, co pan na to? No więc tak, tu jest duża ilość, w tych krótkich sformułowaniach mieści się duża ilość informacji. Ja może najpierw odniosę się do samej definicji kursu sprawiedliwego. Otóż generalnie chodziło o to, żeby jakby rozliczając przeszłość, czy też można powiedzieć prowadząc do zrównoważenia, czy równowagi pomiędzy bankiem a klientem, kredytobiorcą, jeśli chodzi o kredytobiorców we frankach, chodziło o policzenie takiego kursu, który by tworzył koszt kredytu we frankach porównywalny do kosztu kredytu złotowego. No ale wiemy, że ten pomysł upadł, więc w takim razie po co wyliczać kurs sprawiedliwy teraz? I taka była logika. To znaczy, tutaj ja rozumiem w ten sposób, że sąd, że tak powiem, kieruje prośbę do nadzoru finansowego, żeby stworzył, można powiedzieć, pakiet informacji, które pozwalają sądowi, tak należałoby rozumieć, zorientować się, w jak istotnej nierównowadze taki klient właśnie walutowy, bo to nie dotyczy tylko franków, nierównowadze był w stosunku właśnie do klientów zaciągających kredyty złotowe. I tak należy, wydaje się, chyba przyjmować i interpretować intencje sądu. I w tym zakresie wydaje się, że rzeczywiście ze strony takiego urzędu, który bezpośrednio ma możliwość uzyskiwania informacji z banków, w tym zakresie ten urząd rzeczywiście może spełnić ważną rolę. Jak wiemy, ja tutaj będę może odnosił się do informacji, które były informacjami medialnymi w przeszłości, no w jakiś sposób zarzucano KNF-owi jakby tutaj jakieś nieadekwatne informowanie i przedstawianie tego problemu.
między innymi dotyczyło to kwestii no takiej, że klient, proszę Państwa, trzeba pamiętać, to jest niezmiernie ważne, miał tak zwaną niezamkniętą pozycję ryzyka kursowego. I to jest, można powiedzieć, ze strony banku działaniem nieprofesjonalnym w zakresie zarządzania ryzyka. Normalnie bank swoją pozycję zawsze domyka. Domyka, czyli po prostu nie ponosi tego ryzyka właśnie kursowego. I tutaj zgadzając się, zarówno banki, uważam osobiście, jak i organa nadzorcze, zgadzając się na taką sytuację, niejako, no można powiedzieć, w pewnym sensie to prowadziło do tego, że w sytuacji, kiedy gdyby ten kurs, proszę Państwa, wzrósł do poziomu 5,5 czy 6 na przykład, no powiedzmy 5,5, to mamy do czynienia z lawiną tak zwanych niewypłacalności ze strony klientów. To prowadzi do w zasadzie poważnego kryzysu sektora bankowego, a kończyć się będzie wielkim kryzysem gospodarczym. Witold Michałek? No tak, to jest problem, którego bardzo ciężko jest rozwiązać, dlatego są przynajmniej dwie racje, jest ich więcej pewnie, ale głównie dwie racje. To jest jedna racja, to jest racja klientów właśnie, którzy rzeczywiście zostali bardzo źle potraktowani w tym procesie, o którym mówimy sprzed wielu lat, który trwał dość długo, jeżeli chodzi o branie kredytów w walutach w ogóle, nie tylko we frankach. I tutaj jakaś próba sprawiedliwości, mówiąc na razie ogólnikowo, jest podjęta i powinna jakoś być dokonana. Natomiast jest druga strona, w jakim tempie i w jakiej skali to ma być wprowadzane, dlatego że tempo i skala będą ciążyć na samym funkcjonowaniu systemu bankowego. Będą go po prostu obciążać, a nadmierne obciążenie no, może doprowadzić też do zaburzeń. Więc z jednej strony mogą być zaburzenia na przykład ze względu na zmianę kursów, który z drugiej strony, z strony klientów może zagrozić systemowi, a tutaj samo rozwiązywanie tego problemu, także jego tempo, zbyt szybkie na przykład, o zbyt dużym obciążeniu systemu bankowego też może mu zagrozić. I tutaj wyważenie tych racji jest wyważeniem, powiedziałbym, raczej politycznym niż ekonomicznym. Tomasz Kaczor. Ja może wrócę do samej kwestii publikacji tego orzeczenia sądu. Nie publikacji orzeczenia sądu, tylko wyroku. Kwestii tego, czy ten kurs należy opublikować. Normalna sytuacja byłaby taka, że mamy ustawę, ktoś ją opublikował w Dzienniku Ustaw, to jest prawo, liczymy ten kurs sprawiedliwy. Natomiast to nie jest taka sytuacja. Sytuacja jest taka, że na podstawie jakiegoś projektu, który z różnych przyczyn został odrzucony, opublikujemy jakiś kurs, nadając mu przy tym bardzo taką ciężką, emocjonalnie nazwę. Ten kurs będzie, o ile się zostanie opublikowany, bo na razie nic na to nie wskazuje, wejdzie do obiegu i będzie się do niego odnosić. Tymczasem no, tryb, w jaki on został nawet nieuchwalony, w jakim on powstał, no, moim zdaniem nie jest, nie predestynuje go do tak poważnych zastosowań. Panowie, i zmienimy może temat, chyba że pan profesor chce coś dodać. Na pewno nie jest to intencja, żeby ustalić taki kurs i go opublikować, tylko właśnie tak jak wcześniej powiedziałem. Natomiast to też wynika z ostatniej uchwały Komisji Stabilności Finansowej. Mianowicie Komisja Stabilności Finansowej stoi na stanowisku. Jasno to właśnie z 13 stycznia jest tam pokazane i rekomenduje ten proces restrukturyzacji, żeby był prowadzony na zasadach, że tak powiem, negocjacji i indywidualnych rozmów pomiędzy bankiem i klientem. Więc tutaj na tym etapie nie ma właśnie takiej sytuacji, że idzie to w kierunku określenia takiego kursu. Zresztą chciałem przypomnieć, proszę Państwa, że w procesach dyskusji na temat jakby tej formuły kursu sprawiedliwego, którego definicję na początku przytoczyłem, to za każdym razem ten kurs, gdyby przyjęto pewien algorytm, ten kurs dla każdego kredytobiorcy był inny. Jest tylko koncepcja może podobna. Więc jak rozumiem, ten kurs sprawiedliwy, jeśli KNF zgodziłby się go wyliczyć, byłby
tylko jednym z elementów, jednym z argumentów do negocjacji między kredytobiorcami a bankami. Panowie, zmieńmy teraz temat i porozmawiajmy o tym, jak rząd chce zachęcić imigrantów do przyjazdu do Polski. Głównie chodzi o tych zza wschodniej granicy. Jak dowiedział się Dziennik Gazeta Prawna, podstawowe elementy tej nowej polityki migracyjnej to stawianie na młodych imigrantów, dopasowanie imigracji do rzeczywistych potrzeb rynku pracy, ułatwienia pobytowe dla rodzin pracujących w Polsce cudzoziemców. Rząd myśli na przykład o wprowadzeniu ułatwień w dawaniu wiz na dłuższe pobyty. Będą także zachęty dla Ukraińców do uzyskiwania karty stałego pobytu oraz obywatelstwa. Rząd także nie wyklucza, że dzieci z osób z pozwoleniem na pobyt stały zostaną objęte programem 500+, o którym dziś już rozmawialiśmy. Panowie, czy to krok w dobrą stronę i czy to pomoże z jednej strony naszemu rynkowi pracy, a z drugiej strony naszej trudnej sytuacji demograficznej? Witold Michałek. Ja bym powiedział, że oczywiście w dobrą stronę, ale jednocześnie powiem, że i zbyt późno, i zbyt mało. Dlatego, że rząd się z tymi krokami obudził wtedy, kiedy jest już wyraźnie zarysowana koncepcja, że tak powiem, uwolnienia Ukraińców, jeżeli chodzi o w ogóle Unię Europejską i ich dostęp do innych krajów. Polska nie jest konkurencyjna, jeśli chodzi o płace, prawda, i warunki pracy w porównaniu z innymi krajami po zachodniej naszej granicy. W związku z tym, jeżeli by rząd w Polsce zrobił to wcześniej, czyli by zakorzenił trochę tych Ukraińców, którzy już tutaj przyjechali, może z rodzinami, może mają dzieci, są dłużej w pracy, to część z nich na pewno by zdecydowanie została. Natomiast w chwili, kiedy zwracamy się z tymi nowymi rozwiązaniami do nowych osób, które nie mają doświadczeń w Polsce, ale mają perspektywę Niemiec, czy Francji, czy Holandii, no to nie powiedziałbym, żeby to było zbyt efektywne. Autopromocja. Polskie Radio 24. Kultura współczesna to teatr, świat sztuki, popkultury, nowe media, jak również twórcza pasja i działanie. Dlatego też wspólnie z artystami, twórcami, ludźmi kultury zastanawiamy się, co zrobić, by kultura ubogacała i byśmy dowiadywali się wszystkiego o czymś i czegoś o wszystkim. Weekend kulturalny w każdy piątek po 18. Maja Kluczyńska, zapraszam. Informacje dnia w skrócie. Przed mikrofonem Robert Kawka. Na Dolnym Śląsku zima trzyma, jest bardzo mroźno i na razie nic nie wskazuje na to, żeby szybko przyszło ocieplenie. W nocy temperatura w kotlinach górskich spadła do minus 14. Przez najbliższe dni nadal na termometrach poniżej zera, mówi dyżurny synoptyk Edyta Socha. W ciągu najbliższego tygodnia nadal zimowo. Oprócz tych opadów marznących, później będą występowały również słabe opady śniegu, ale nadal mroźno. Nocą spadki do około minus 8 stopni, a w kotlinach górskich mroźno do około minus 12. Nad ranem może spaść marznąca mrzawka. Uwaga na gołoleć. 5 obwinionych o zakłócanie otwarcia wystawy o generale Andersie usłyszało wyrok uniewinniający. W sądzie rejonowym w Suwałkach zapadł nieprawomocny wyrok w tej sprawie. Sędzia w uzasadnieniu wyroku podkreślał, że w ocenie sądu w zachowaniu obwinionych brak było znamion zarzucanego im czynu. Obwinieni zakłócili uroczystość, ale jak dodał, nie był to jednak wybryk, a uzasadniona reakcja na zorganizowanie w ich ocenie wiecu wyborczego w publicznym miejscu, jakim było Archiwum Państwowe w Suwałkach. Obwinieni mieli prawo do wyrażania swoich opinii. Oskarżyciel już zapowiada apelację. Dziś ostatni dzień na zmianę sposobu opodatkowania firmowych dochodów w 2017 roku. Przedsiębiorcy do 20 stycznia muszą wybrać jedną z czterech form rozliczenia z fiskusem. Podatek liniowy, ryczałtowy, od przychodów, skalę czy kartę podatkową. Przy wyborze formy opodatkowania przedsiębiorca powinien kierować się m.in. swoimi zarobkami, wyjaśnia doradca podatkowy Krzysztof Sokołowski. Dla ludzi, którzy zarabiają dużo, zawsze uproszczone i zryczałtowane formy opodatkowania będą korzystne. Natomiast dla osób, które zarabiają w pierwszym przedziale skali podatkowej, zasady ogólne, w tym podatek liniowy, są do przyjęcia. Pisemne oświadczenie w sprawie zmiany sposobu opodatkowania trzeba złożyć do Urzędu Skarbowego. Spóźnienie oznacza, że firma będzie opodatkowana tak, jak do tej pory.
walka z międzynarodowymi oszustwami podatkowymi była głównym tematem debaty podczas Światowego Szczytu Ekonomicznego w Davos. W dyskusji wziął udział minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki. Wicepremier Mateusz Morawiecki powiedział podczas debaty, że świat nie otrząsnął się jeszcze do końca po kryzysie. Odpowiedzią jest polityka podatkowa, ale ta musi być oparta o silną bazę podatkową, która musi być też naprawiona. Wiceszef Komisji Europejskiej Valdis Dombrovskis zapewnił, że Bruksela pracuje nad rozwiązaniem skłaniającym korporacje do płacenia podatków. Komisja Europejska zaproponowała, żeby na prośbę krajów raportować, jakie podatki płacą globalne korporacje w poszczególnych państwach Unii i na świecie. Jak ocenia agenda ONZ, Global Compact, problem jest poważny. Tylko w 2015 roku różnica między spodziewanymi a faktycznymi wpływami podatkowymi sięgnęła w Polsce 9% PKB. Karol Tokarczyk, Polskie Radio. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Jest 1:33. Polskie Radio 24. Powtórka programu. Przed mikrofonem Wojciech Surmacz, a dzisiaj w gospodarczym temacie dnia moim gościem jest pan Piotr Maciejewski, członek zarządu Związku Pracodawców Gospodarki Odpadami. Smog, który jest na ustach wszystkich od dobrych kilku tygodni. Wszyscy debatują o tym, jak zapobiec, jak zlikwidować te złe skutki smogu dla naszego zdrowia. Wiele się mówi o wymianie pieców, różnych innych rzeczy, a niewiele się mówi tak naprawdę o przetwarzaniu odpadów, a to zdaje się, że jest kluczowa sprawa. Alarmujący komunikat Związku Pracodawców Gospodarki Odpadami. Jak pytanie do pana Piotra Maciejewskiego, jak przetworzyć 30 tysięcy butelek PET za 7 zł? Da się? Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Chcieliśmy zwrócić uwagę tym apelem w końcu do decydentów, jakby tak, jak, również jakby do obywateli się zwracamy tutaj o jakby wzrost świadomości tego, co związane jest, pan tutaj mówił o smogu, oczywiście nieodłącznym tematem od tego smogu jest również przetwarzanie odpadów. Dużo się mówi na temat tego, co się w piecach spala. My akurat zajmujemy się tutaj problemem w ogóle odzysku surowców wtórnych z tych odpadów i alarmujemy tutaj. Zdaje się, wejdę, przepraszam, że wejdę w słowo, ale zdaje się, że to są jakby tematy nierozłączne, bo jeśli się nie przetwarza, to znaczy, że się spala. Tak, no, poza tym brakuje tak zwanej motywacji wśród obywateli, motywacji do tego, aby ten odzysk prowadzić. A z czego ten brak motywacji wynika? No, obkłada się coraz wyższymi opłatami tych obywateli, nakłada się coraz większe obowiązki. To rozporządzenie, które ma wejść w życie 1 lipca tego roku, nakłada coraz większe obowiązki na przedsiębiorców, których tutaj reprezentujemy jako związek. Jest nas blisko 70 podmiotów, ale również i na obywateli te obowiązki się nakładają. Coraz wyższe, czyli wymaga się coraz więcej, a tak coraz więcej wymaga się od obywateli, tak, coraz więcej się wymaga od przedsiębiorców przetwarzających odpady, tak, a tymczasem coraz mniej wymaga się od producentów tych odpadów, tak? Tak jest, no trzeba sobie nie wymaga się po prostu, trzeba, tak? I to nie wymaga się, nie egzekwuje się, są pewne zapisy prawne, wymagają one pewnych regulacji, ale podstawy do tego są, nie reguluje się jakby tych przepisów istniejących, nie egzekwuje się ich i przerzuca się tak naprawdę cały obowiązek na przedsiębiorców właśnie i na obywateli. Wygląda to, mówiąc krótko, tak. Dzisiaj jakby to rozporządzenie, które ma wejść 1 lipca w życie, przekłada jakby wprost, bezpośrednio na przedsiębiorców cały obowiązek, tak zwany podnoszenie standardów jest jakby jak najlepszym kierunkiem. Bo znaczy nie ma nic złego, jest to nie naturalne. Nie ma nic złego, jest to naturalne, idziemy w bardzo dobrym kierunku, natomiast nie idą za tym tak naprawdę ruchy najistotniejsze w tym całym działaniu, czyli finansowanie całego systemu, bo dużo się o tym mówi, dużo się mówi o rozwoju tego systemu, dużo się mówi o innowacjach, o modernizacji. Tak jest, natomiast nie idzie za tym nic, co tak naprawdę bezpośrednio się na to przekłada, czyli kwestia organizacji systemu finansowania tych odpadów. Dobrze, ja zapytam wprost, gdzie są pieniądze, tak, na tego typu działania? Bo trzeba sobie zadać pytanie pierwsze, w ogóle skąd się te odpady biorą na rynku? Pierwsze pytanie i odpowiedź nasuwa się sama, tak naprawdę odpady w ogóle całe, ja nazywam to górą śmieci, która jest tworzona na rynku, jest wprowadzana razem z produktami przez producentów, którzy pakując ten swój produkt, wprowadzają je na rynek. Którzy są zobligowani
prawem, ustawą, dyrektywami unijnymi do tego, żeby zawierać w cenie produktu opłatę taką, którą powinni przenieść do przedsiębiorców zajmujących się przetwarzaniem odpadów. Tak? Tak, bezpośrednio z ustawy wynika zapis, kto tak naprawdę powinien sfinansować cały system zbierania i przetwarzania tych odpadów. No, dzisiaj przerzuca się to na przedsiębiorców i tutaj, jak po początku pan powiedział, płaci się przedsiębiorcom za przetwarzanie odpadów dzisiaj, uwaga, 7 zł za tonę. Ja się pytam, w jaki sposób w stanie jesteśmy jako przedsiębiorcy zebrać, tutaj przypominam w tym komunikacie, sugeruję nawet, pokazuję taki przykład bardzo prosty, ile tych odpadów na tonę, takich odpadów przykładowo na tonę odpadów z tworzyw sztucznych, ile przypada butelek PET. To jest około 30 tysięcy butelek, tak, gdzie za zebranie z rynku i przetworzenie 30 tysięcy butelek PET płaci się nam dzisiaj 7 zł. Ja się pytam, kto jest w stanie to zrobić. Jaka jest realna stawka za coś takiego? Realna stawka... Ministerstwo narzuca rozporządzeniem na 2017 rok takie opłaty dla producentów, którzy się nie wywiążą z tego obowiązku. To się nazywa opłata, jest to taki, nazwijmy to... Forma kary, tak? Forma kary ekwiwalentu jakby za przeprowadzenie recyklingu tony odpadów z tworzyw sztucznych i wyliczono to na 2700 zł do... Aha. Do 2700 zł. Dramatyczna różnica. Podczas tak? gdy nam się płaci 7 zł. Tak. A ja się pytam, jak tak. mamy puścić, powiem kolokwialnie, w miasto, w gminę, na wieś, pojazdy z pracownikami, z ludźmi, przywieźć to, zebrać to, przetworzyć, wysortować. Chyba nierealne. Dzisiaj się, uważam, że jest to taki temat gdzieś tam odsuwany na bok, bo się od jakiegoś czasu próbujemy dobić i próbujemy o tym mówić. Natomiast. No nie wiem, jakie siły działają i z czym to jest związane. No jest na pewno ogromne lobby, które lobbuje za tym, żeby lobby wśród producentów odpadów, bo ja rozumiem, że ci producenci tych odpadów, czyli producenci normalnych produktów, które wprowadzają na rynek, mają te pieniądze, prawda? Oni powinni je przekazywać państwu, a państwo wam, tak? Tak to zgodnie z ustawami powinno wyglądać. Brakuje może pewnych regulacji, które by do końca jakby bardzo jasno określiły te zasady, bo dzisiaj można zapytać, w przypadku, kiedy producent nie wywiązałby się z takiego obowiązku i zapłaciłby te na przykład 2700 zł za tonę tych odpadów, pytanie, gdzie te pieniądze później trafiają. Bo dzisiaj się mówi o takich projektach, gdzie wycofuje się zgodnie z dyrektywami również Unii Europejskiej, z tymi trendami, wycofuje się z rynku powoli na przykład reklamówki, te torby foliowe, tak popularne w sklepach, za które de facto płacimy dzisiaj. Chce się jeszcze bardziej podnieść tą opłatę i nie mówi się o tym, gdzie te pieniądze później będą miały trafić, bo to jest ciekawe, bo przecież to my tą ciężką pracę, tu przedsiębiorcy, musimy ponieść. Przedsiębiorcy przetwarzający odpady. Przetwarzający odpady, za każdym razem dodawać. Oczywiście tak jest. My generalnie, problem polega na tym, że my jako klienci płacimy za to, wy jako przedsiębiorcy przetwarzający odpady musicie przetwarzać te odpady. Tak jest. Z tym, że z naszych pieniędzy, z kieszeni zwykłego obywatela, te pieniądze nie wpływają do was nawet w jakimś nikłym procencie, tak? No w nikłym procencie trafiają, ale to nie są takie pieniądze, które by potrafiły spowodować cywilizowane przetwarzanie tych odpadów. Tak, no i rozwiązanie jest jakby no wiele. Trzeba by tylko trochę dobrej woli, żeby usiąść i rozmawiać, bo w całej Europie to funkcjonuje w sposób naprawdę pozytywny, no i tu tym apelem jakby wnioskujemy i bardzo prosimy o taką dobrą wolę wszelkich zainteresowanych z dobrem dla polskich przedsiębiorców i obywateli wszystkich przede wszystkim. Na pewno będziemy wracać do tego ważnego tematu na antenie Polskiego Radia 24. Moim gościem w wydarzeniu Dnia w Gospodarce był pan Piotr Maciejewski, członek zarządu Związku Pracodawców Gospodarki Odpadami. Polskie Radio 24. Powtórka programu. Na rok 2017 przewidziane są podwyżki dla nauczycieli, pielęgniarek i żołnierzy. W sumie na tegoroczne podwyżki rząd zarezerwował blisko 4 miliardy złotych. Pensje niektórych, podkreślam, niektórych osób mogą wzrosnąć nawet o 400 zł brutto. No, warto jeszcze dodać, że kolejną grupą, której ma wzrosnąć, są również emeryci i renciści. I o tych zmianach, o tych podwyżkach porozmawiamy teraz na antenie Polskiego Radia 24. W studiu jest już gość, pan Marek Zuber, ekonomista. Dzień dobry. No i pierwsze pytanie oczywiście to, czy ta kwota, którą podaje 4 miliardy złotych, to jest kwota realna i rzeczywiście taką sumą zamkną się te zmiany? No jest o tyle realna, że jest zapisana w budżecie, w związku z tym, jak rozumiem, jest realna. No trzeba by było ten budżet tak naprawdę ocenić na rok 2017. On jest z pewnością trudniejszy niż ten na rok 2016. Trudniejszy jest po pierwsze dlatego, że już
w założeniu mamy maksymalny właściwie poziom zadłużenia, jaki możemy osiągnąć, czyli prawie 3% produktu krajowego brutto. To jest ten sufit, którego nie wolno przekroczyć, bo jeśli przekroczymy, to mogą nam grozić sankcje ze strony Komisji Europejskiej. Ale on jest także trudniejszy, ponieważ nieco mniej mamy takich nadzwyczajnych dochodów, które mieliśmy w roku 2016, choćby wynikających z aukcji LTE. No i pytanie, czy uda nam się znowu przynajmniej o 10 miliardów złotych zwiększyć ściągalność podatków, bo przecież takie mamy założenie, które minister finansów czyni. Ale mimo wszystko dzisiaj, a moim zdaniem przynajmniej, choć jest to budżet dużo trudniejszy, choć jest dużo bardziej napięty, to nie możemy powiedzieć, że nierealny, nie możemy powiedzieć, że się go nie wykona, więc ja myślę, że na dzisiaj możemy zakładać, że te 4 miliardy złotych rzeczywiście będą do dyspozycji i wtedy skończy się tak, jak pan powiedział przed chwilą, czyli tymi podwyżkami w tych trzech głównie grupach pracujących. No to dwie kwestie dotyczące wpływów do budżetu. No o pierwszej pan wspomniał, czyli tak zwana szara strefa i ściągalność podatków, niepłaconych podatków VAT. Czy rzeczywiście ten skok będzie na tyle widoczny, na tyle spektakularny? 10 miliardów złotych. Kolejne, bo to jest bardzo ważne. Już ten rok był pod tym względem bardzo, bardzo dobry. Nie mamy jeszcze... Ten rok, przepraszam. Tak, nie mamy. Ubiegły rok. Nie mamy jeszcze oficjalnych danych, ale prawdopodobnie przynajmniej 11 miliardów złotych dodatkowo wpłynęło do budżetu. Teraz mówimy o 20 mniej więcej. Tak, to znaczy, że jak porównamy się do roku 2015, to mówimy już o 20 miliardach, które się dodatkowo pojawiają. No i to jest na pewno bardzo ambitny cel. Ja przypomnę, że dochody do budżetu Polski to jest około 300 miliardów złotych. Wtedy będziemy mieli takie rzeczywiście odniesienie, o jakich kwotach mówimy. 9%, 8% zwiększonych dochodów do budżetu mniej więcej. Ja bym powiedział tak. No z pewnością, skoro wprowadziliśmy na przykład pakiet paliwowy, to jest około 6,5-7 miliardów złotych dodatkowych wpływów w roku 2016, to drugi raz tego pakietu wprowadzić już nie możemy, więc tak będzie znacznie, znacznie trudniej. Mało tego, widać wyraźnie, że także rząd sobie z tego zdaje sprawę, ponieważ zmienia nieco metody podejścia do zwiększenia ściągalności podatków, szczególnie podatku VAT. Pamiętam wypowiedź wiceministra Jasińskiego z początku 2016 roku, kiedy powiedział on, że w zasadzie rząd ma dwa pomysły na wyraźne zwiększenie ściągalności podatków, po wprowadzeniu oczywiście tego pakietu paliwowego, o którym mówiłem. Po pierwsze, to jest wprowadzenie centralnej ewidencji faktur, no ale to wiemy, że to musi zająć przynajmniej 2-3 lata, więc zakładano, że najwcześniej w 2018 roku ta ewidencja się pojawi. I po drugie, zwiększenie ilości kontroli w spółkach. To wyraźnie padło w firmach w ogóle, to wyraźnie padło ze strony wiceministra finansów. Dzisiaj rząd wycofuje się z pomysłu centralnej ewidencji faktur. Ja zresztą nawet chyba tutaj w tym radiu mówiliśmy o tym, że to jest mało prawdopodobne, żeby przyniosło jakieś istotne zwiększenie wpływów, ponieważ samo zebranie tych wszystkich faktur w jednym systemie komputerowym niewiele zmienia, bo to są miliony faktur, ktoś jeszcze musi je sprawdzić, więc cały pomysł to było napisanie takiego algorytmu, programu komputerowego, który potrafiłby z tych wszystkich faktur wychwycić podejrzane. No to zróbmy to. To nie jest niestety takie proste. Więc rząd dzisiaj mówi tak. Zamieniamy ten pomysł z ewidencją faktur na pomysł, który wykorzystują na przykład Czesi, a mianowicie będziemy mieli dwa rachunki. Jeden z tych rachunków będzie obsługiwał tylko podatek VAT. Jeśli będziemy komuś płacić, to kwota netto będzie wpływała na jeden rachunek, rachunek firmowy, a kwota VAT-u będzie wpływała na drugi rachunek, do którego dostęp będzie miało także Ministerstwo Finansów. Problem w tym, czy też aparat skarbowy tak dokładnie. A problem w tym, że moim zdaniem to też nie jest rozwiązanie, które będzie bardzo mocnym orężem na przykład w największym problemie, który się w Polsce pojawia, czyli tak zwanej karuzeli VAT-owskiej. No ale tak czy inaczej, jest to jakieś rozwiązanie. W Czechach rzeczywiście doprowadziło do zwiększenia ściągalności podatku VAT, nie skokowego, ale jednak sytuację poprawiło. No i drugi pomysł oczywiście, to dalej w mocy jest utrzymane, czyli wyraźny wzrost ilości kontroli w firmach i na to się niestety polscy przedsiębiorcy muszą przygotować. 2017 rok będzie tutaj kontynuacją tego, co działo się szczególnie w drugiej połowie w zeszłym roku. Tak na marginesie, ja tu widzę jeden problem i nie mam pojęcia, czy rząd sobie z tym poradzi i sam nie wiem, w jaki sposób sobie z tym poradzić. Jeżeli jednocześnie minister Morawiecki mówi, otwieramy się na przedsiębiorców, mówi, teraz będziemy traktować ich po przyjacielsku, a mówi, będziemy z założenia uważać, że każdy przedsiębiorca jest uczciwy, to jak to pogodzić z tymi wzmożonymi kontrolami, które w firmach się będą pojawiać i
no niestety będą przeszkadzać w takiej normalnej działalności, bo w jaki sposób mamy powiedzieć, kto uprawdopodobnić, kto rzeczywiście oszukuje, a kto nie. Więc tu będzie bardzo trudny orzech do zgryzienia i zobaczymy, jak sobie z tym państwo w 2017 roku poradzi. No to jeszcze jedna kwestia, mająca chyba spory wpływ na to, jak będzie wyglądał stan naszego budżetu w roku 2017, czyli wzrost PKB. Bardzo różne szacunki. Przypomnę, że Bank Światowy pierwotnie mówił o tym, że to będzie wzrost na poziomie 3,4. Później zweryfikował te informacje, te przewidywania i ściął je do 3,1. Z kolei nasz rząd mówi o tym, że ten wzrost może sięgnąć nawet 3,6%. Z kolei różnego rodzaju ośrodki, które prognozują tego typu wzrosty, mówią o tym. I teraz ten scenariusz bardziej pesymistyczny, że być może to nawet nie musi być wcale aż 3%, to może być poniżej 3%. No komu wierzyć? Nie mamy na razie danych za rok 2016, ale wiemy na pewno, że ten wzrost jest bardzo, bardzo poniżej tego, co zakładał rząd, ale także większość z nas, ekonomistów. Tutaj co do tego nie ma żadnej wątpliwości. Z czego się to wzięło? Oczywiście z załamania, bo takiego trzeba użyć słowa, w inwestycjach. Nie mamy danych za czwarty kwartał, ale w trzecim kwartale te inwestycje spadły. Mówię o inwestycjach szeroko rozumianych, czyli właśnie jako jednym z agregatów produktu krajowego brutto, spadły o prawie 9%. Nie dynamika spadła. Czyli nie, że mamy wzrost i ten wzrost się zmniejsza, tylko faktycznie wartość inwestycji spadła. Tak źle było w roku 2009 ostatnio, no ale wtedy mieliśmy największy, jaki znamy, kryzys światowy, kryzys, który dotyczył prawie wszystkich krajów na świecie. No i teraz możemy dyskutować, dlaczego doszło do tego wyhamowania, dlaczego doszło do tak wielkich problemów, jeśli chodzi o wartość inwestycji. Co innego niestety mówi rząd, co innego mówi opozycja. No a my, ekonomiści, staramy się pogodzić jednych i drugich. Ja myślę, że oczywiście opóźnienia w środkach unijnych mają tutaj olbrzymie znaczenie. Oczywiście z całą pewnością samorządy na przykład wolą inwestować bezpośrednio przed wyborami, bo wtedy łatwiej można pokazać lokalnemu społeczeństwu, że się coś robi. Ale ja jednak myślę, że główną przyczyną tych problemów jest to, że zdestabilizowano trochę to, co my nazywamy otoczeniem gospodarczym. Czyli, że przeciętny przedsiębiorca dzisiaj w Polsce, wszystko jedno, czy jest to inwestor zagraniczny, czy jest to przedsiębiorca polski, on nie wie, dokąd my zmierzamy. On nie wie, dokąd zmierzamy z podatkami, bo przecież tyle różnego rodzaju wersji, tyle propozycji padało w roku 2016. On nie wie, dokąd zmierzamy w kwestii polityki na przykład cen energii w Polsce. Czy prąd będzie, czy jego cena będzie rosła, czy będzie spadać. Na świecie ceny gazu bardzo mocno potaniały w ostatnich latach z uwagi na rewolucję łupkową. Czy mamy szansę także, aby w Polsce się to wydarzyło? No więc właśnie, nie chodzi mi tutaj o tendencje światowe, tylko chodzi mi o politykę prowadzoną przez polskie państwo. Jeśli na przykład chcemy bardzo mocno inwestować w rozwój energetyki węglowej, musimy w związku z tym bardzo dużo pieniędzy wydać, żeby unowocześnić nasze choćby bloki w elektrowniach albo budować nowe bloki w tychże elektrowniach. Jeśli chcemy bardzo mocno wspierać rozwój elektromobilności, nie chodzi mi tutaj tylko o sam samochód elektryczny czy autobus elektryczny, ale także stacje ładowania, to na co trzeba znaleźć pieniądze? Czy w związku z tym mamy ryzyko wzrostu cen prądu w Polsce, czy też nie? No właśnie, moim zdaniem to jest dzisiaj największy problem. Jak budować biznesplany, jak planować wydatki inwestycyjne, ich opłacalność, jeżeli ja nie wiem, co się wydarzy. Więc największe wyzwanie dla mnie, dla i Morawieckiego, i całego rządu, to jest jednak w najbliższych tygodniach, miesiącach pokazanie takiej ścieżki na najbliższe 2-3 lata i powiedzenie, kochani przedsiębiorcy, w tych kwestiach chcemy zrobić to i to, w tych kwestiach to i to, po to, żeby ten kręgosłup został gdzieś namalowany, żeby ten przeciętny, tak zwany, nie ma czegoś takiego, ale no niech będzie, przeciętny przedsiębiorca działający w Polsce, nie tylko polski, wiedział, dokąd zmierzamy. Ja jeszcze jedno zdanie tylko powiem. W Stanach Zjednoczonych takie poważne zmiany, na przykład w systemie podatkowym, wprowadza się nawet 4 lata. Po to, żeby dać szansę właśnie na przygotowanie się do nowych warunków. Podniesienie podatku nie musi oznaczać dramatu, ale pod warunkiem, że rozkładamy je na wystarczająco długi okres czasu, że przedsiębiorcy mogą się do tych nowych warunków przygotować. To w takim razie, skoro rozmawiamy o zmianach i zmiennych, pytanie, na ile na przykład rzeczywiście na ten wzrost PKB i na te bardziej optymistyczne scenariusze, o których mówimy, czyli bliżej 3,6, a nie 3,0, na ile znaczenie na przykład może być to, o czym rzeczywiście w tej chwili chwalą się przedstawiciele rządu, czyli przyspieszenie, jeżeli chodzi na przykład o budowę dróg ekspresowych, przyspieszenie, jeżeli chodzi o realizację różnego rodzaju inwestycji na kolejach, z którymi do tej pory szło bardzo różnie, ale nowe władze PKP podobno bardzo mocno zweryfikowały niektóre plany, niektóre urealniły, bo tak jak słyszałem, i to rzeczywiście ma ruszyć.
No i trzecia rzecz, też bardzo mocno podkreślana, że tak naprawdę dopiero w 2017 roku budżet odczuje pieniądze, które będą wracać na rynek z programu 500+. No to od początku. Jeśli chodzi o kwestię rozwoju infrastruktury, oczywiście, że ma to pozytywne znaczenie dla wzrostu gospodarczego. Nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Trzeba tylko pamiętać o tym, że w części to będą pieniądze, które będą pochodziły z budżetu państwa. Nie tylko środki unijne, ale także budżet państwa. No to będzie to obciążenie dla tegoż budżetu. Natomiast oczywiście będzie to działało pozytywnie, bo to oznacza pracę dla firm, to oznacza większe obroty, większe zyski, więcej zatrudnienia i tak dalej, i tak dalej. Cały problem polega tylko na tym, że jeśli popatrzymy sobie na poprzedni budżet unijny, to 2/3 środków wydanych na infrastrukturę wydały samorządy, nie budżet centralny. To nie były pieniądze na autostrady, to nie były pieniądze na właśnie różnego rodzaju modernizację szlaków kolejowych. Bardzo ładnie wyglądało otwarcie odcinka autostrady Warszawa-Konin wybudowanego przez państwo, ale tak naprawdę to samorządy głównie brały na siebie ten ciężar właśnie rozwoju infrastruktury w Polsce. No i teraz pytanie, czy łatwo będzie samorządom czerpać środki unijne, skoro pamiętajmy o tym, że trzeba mieć środki własne w sytuacji, kiedy de facto w roku 2017 nie będą się one mogły zadłużyć. Bo jeżeli ten maksymalny deficyt całego sektora finansów publicznych wynosi 3%, a już budżet centralny, który jest tylko częścią finansów publicznych, praktycznie cały ten deficyt nam zjada, to znaczy, tak to należy rozumieć, że samorządy nie mogą się zadłużyć. Oczywiście w tym roku, który minął, w roku 2016, mamy nadwyżkę, jeśli chodzi o budżety samorządowe. Ona prawdopodobnie zbliżyła się do 20 miliardów złotych. No tak, ale to był ten rok, kiedy tych inwestycji nie było. Jeśli one mają się zacząć, to znaczy, że trudno liczyć na to, że te nadwyżki się pojawią, a zadłużać się nie będzie można. Ja tylko powiem, że patrząc na te największe samorządy, Warszawa, Gdańsk, Kraków, Wrocław, tam mamy do czynienia z bardzo dużymi deficytami. Jak zatem to pogodzić z tym, co zaplanował budżet na poziomie centralnym? Ale odpowiadając na pana pytanie, nie wiem, czy będzie to na tyle silny impuls, żeby rzeczywiście zrealizować taki wzrost gospodarczy, jak zapisany w budżecie. To jest optymistyczna wersja na dzisiaj, ale z pewnością pozytywny efekt będzie. Co do programu 500+, nie zgadzam się tutaj z tymi opiniami. Efekt 500+ wystąpił już w roku 2016. Oczywiście nie w całym, skoro program obowiązywał od kwietnia, no to trudno, żeby wystąpił w styczniu i w lutym. Natomiast ten efekt wystąpił. W związku z tym ten pozytywny efekt będzie tylko nieznacznie lepszy. Mało tego, jeśli założymy, że wystąpił, a jeszcze raz powtórzę, twierdzę, że wystąpił, to mamy do czynienia z tak zwanym efektem bazy, czyli już nieco wyższym wzrostem w roku 2016. A skoro pojawią się zatem środki w roku 2017, wyobrazimy sobie, że taką samą część tych środków przeciętna rodzina wyda na przykład na konsumpcję, to nie zobaczymy już efektu wzrostu PKB z tego tytułu. Do czego innego równamy? Oczywiście, do czego innego równamy. Ten efekt będzie niewielki, bo będzie dotyczył, jeśli mogę tak oczywiście powiedzieć, będzie dotyczył tych 3 miesięcy więcej. Program w 2017 roku obowiązuje już w całym roku. No i tyle, no może ciut więcej, bo te, nie wiem, pierwsze dziury zostały zatkane, nie wiem, w roku 2016 rodziny na przykład z programu 500+ spłacały swoje zaległe pożyczki w parabankach. Teraz już tego problemu nie będą miały, więc nieco więcej przeznaczą na konsumpcję. Ale na pewno to nie będzie wartość, która spowoduje, nie wiem, 0,3-0,4 punktu procentowego wyższy wzrost produktu krajowego brutto. Ale skoro mówimy o takiej formie wpuszczania pieniędzy na rynek, jak na przykład ten program 500+, no to pytanie, a na ile na przykład, no właśnie te pieniądze, od których rozpoczęliśmy, czyli te pieniądze, które pójdą na podwyżki dla nauczycieli, pielęgniarek, dla żołnierzy, dla emerytów, rencistów, no w sumie kilka miliardów złotych, czy one będą miały wpływ na to, jak ten rynek będzie funkcjonować? Oczywiście. Na ile one będą w stanie na przykład jeszcze bardziej nakręcić koniunkturę? Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Tylko wie pan, jeżeli mówimy o 4 miliardach złotych, większych pieniędzy, które trafią do pracowników, no właśnie, nauczycieli na przykład, czy służb mundurowych, a produkt krajowy brutto w Polsce wynosi mniej więcej w roku 2016 wyniósł 1 800 000 000 złotych, to o ile wzrośnie
produkt krajowy brutto w roku 2017, jak dodamy te 4 miliardy. Wie pan, no ja strasznie lubię słuchać czasem polityków, którzy, w których zresztą to, żeby nie było wątpliwości. Nie mówię teraz akurat o tych, którzy dzisiaj rządzą, bo to samo słyszałem kilka lat temu i kilkanaście lat temu. Ja uwielbiam słuchać, jak to te pieniądze ładnie pączkują. Jak to wrzucenie miliarda złotych nagle powoduje wzrost PKB o 20 czy 30 miliardów. No nie ma cudów. Nie spodziewajmy się takich efektów, bo te efekty nie wystąpią. To jest po pierwsze, w takiej skali. To jest po pierwsze, a po drugie, no pamiętajmy jednak o tym, że te pieniądze skądś trzeba wziąć. Gdzieś trzeba wyciągnąć po to, żeby móc podnieść. Tak jak powiedzieliśmy przed chwilą, my dzisiaj zadłużamy się jednak dość mocno. Jesteśmy na granicy tego, co wolno, czyli tych 3% deficytu sektora całych finansów publicznych. Akurat w roku 2017 realizowanego de facto przez budżet centralny w całości. No właśnie, więc jeżeli, więc to jest pytanie, czy w dłuższym okresie czasu, biorąc pod uwagę, że ten dług też kosztuje, musimy płacić od niego odsetki przecież, nikt nam za darmo nie pożycza pieniędzy, albo musimy podnieść podatki, żeby znaleźć pieniądze na te podwyżki, to czy w długim okresie czasu efekt związany z taką konsumpcją generowaną przez państwo, czyli wynikającą z tego, że państwo na coś daje pieniądze, rzeczywiście będzie taki mocny w porównaniu właśnie z negatywnymi skutkami z kolei podwyżki podatków czy brania długu. No właśnie, to wszystko trzeba gdzieś tam brać pod uwagę, jeśli buduje się takie plany rozkręcenia gospodarki przy pomocy pieniędzy państwowych. Ale żeby było ciekawiej, to ostatnie lata, nawet w tych krajach, które uważamy za takie najbardziej liberalne, rynkowe, to były lata wydawania pieniędzy państwowych. No przecież Stany Zjednoczone w roku 2008-2009, szczególnie 2009-2010, to był kraj wielkich programów realizowanych po to, żeby wyciągnąć gospodarkę amerykańską z kryzysu. No tyle tylko, że ona była w największym kryzysie od wielu dziesięcioleci. Stąd konieczność takich działań. Pytanie, czy my w takim kryzysie dzisiaj jesteśmy? No to w takim razie jeszcze na koniec jeszcze jedno pytanie. Kiedy tak naprawdę będziemy mogli ocenić, na ile te założenia, o których mowa, one są realizowane, na ile rzeczywistość pokrywa się z planami? Luty, marzec? Myślę, że później. Ja myślę, że gdzieś w okolicach lata dopiero, czyli w okolicach wakacji, dlatego że jednak mamy bardzo spore takie zachwianie w ciągu roku. To obserwowaliśmy wielokrotnie. No, 3 lata temu mieliśmy na przykład takie mocne zachwianie w kwestii wpływów do budżetu, ale także wydatków. No to jest na przykład pytanie o kwestie, o których pan mówił dzisiaj, czyli o kwestie wydawania pieniędzy w związku także ze środkami unijnymi, czyli tymi różnymi drogami, połączeniami kolejowymi. Tutaj mogą być zachwiania czasowe i może się okazać, że na przykład większość wydatków będzie ponoszona w drugiej połowie roku, więc moim zdaniem to dopiero tak naprawdę wakacje nam pokażą prawdę, a w kwestii ściągalności, zwiększenia ściągalności podatków, no to już w ogóle styczeń, luty to jest zbyt krótki po pierwsze czas, a po drugie zbyt wcześnie, żeby jakoś jednoznacznie stawiać tezę, czy państwu się udaje w dalszym ciągu zwiększać te wpływy właśnie na skutek walki z różnego rodzaju nadużyciami, czy też nie. Także niestety dopiero połowa roku, tak mi się wydaje. Chociaż dane za pierwszy kwartał myślę, że już będą mogły nam coś powiedzieć na temat tego, czy odbudowuje się w Polsce chęć inwestowania przez firmy i przez samorządy. To już myślę pierwszy kwartał, a zatem dane za pierwszy kwartał, za produkt krajowy brutto w pierwszym kwartale poznamy te wstępne dane gdzieś w okolicach końca kwietnia, początku maja. Marek Zuber, ekonomista. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję również. Jest druga. Polskie Radio 24. Informacje dnia. Przed mikrofonem Robert Kawka. Marszałek Sejmu Marek Kuchciński oczekuje wyjaśnień od posłów, którzy zablokowali mównicę w sali plenarnej 16 grudnia. Pisma zostały zaadresowane do 16 posłów z Nowoczesnej i 29 z Platformy Obywatelskiej. Poinformował o tym dyrektor Biura Prasowego Kancelarii Sejmu Andrzej Grzegżółka. Naturalną sprawą jest, że wydarzenia, które miały miejsce 16 grudnia i później wpłynęły na paraliż prac Sejmu, na okupację części budynków z parlamentu, nie może przyjść bez echa i bez wyjaśnień. Marszałek Sejmu chciałby właśnie takie wyjaśnienia otrzymać. Chciałby otrzymać informacje na temat tego, co było bezpośrednią przyczyną, co motywowało albo co kierowało posłami, którzy zdecydowali się na takie działanie 16 grudnia. Andrzej Grzegżółka dodał, że wyjaśnienia posłów dotyczące protestu z 16 grudnia mają być wstępem do wyjaśnienia całej sprawy. Marszałek Sejmu chciałby tego typu oświadczenia otrzymać. Naturalne jest to, że ma to związek z regulaminem Sejmu. Wiadomo, że są artykuły, które dość dokładnie precyzują, jakie są możliwości ukarania posłów za tego typu woltę, za tego typu
działalność, natomiast nie oznacza to, że marszałek Sejmu decyduje się na już uruchomienie tej procedury, nie decyduje się na ukaranie posłów. Ta sprawa jest nadal otwarta. Pismo od marszałka komentował poseł Nowoczesnej Michał Stasiński. Te pisma traktujemy jako kolejny krok na drodze wywierania niedopuszczalnej presji na posłach w sprawowaniu naszego mandatu. Traktujemy to jako próbę zastraszenia, ale mogę powiedzieć, panie marszałku, my zastraszyć się nie damy. Wyrażamy jednocześnie solidarność z osobami, które traktowane są jak pospolici przestępcy, a które to osoby wspierały nas w czasie trudnych wydarzeń w Sejmie 16 i 17 grudnia. Przypomnijmy, pismo marszałka Kuchcińskiego z żądaniem wyjaśnień zostało skierowane do 45 posłów opozycji, którzy przerwali obrady 16 grudnia. W sali plenarnej Sejmu przebywali posłowie PO i Nowoczesnej, którzy rozpoczęli wtedy protest wobec wykluczenia z obrad posła PO Michała Szczerby i wobec projektowanych zmian w zasadach pracy dziennikarzy w Sejmie, domagając się zachowania jej dotychczasowych reguł. Platforma zawiesiła protest 12 stycznia, posłowie Nowoczesnej zrobili to dzień wcześniej. 5 obwinionych o zakłócanie otwarcia wystawy o generale Andersie usłyszało wyrok uniewinniający. W sądzie rejonowym w Suwałkach zapadł nieprawomocny wyrok w tej sprawie. Oskarżyciel już zapowiada apelację. W sądzie była Iza Kosakowska. Sędzia Dominik Czeszkiewicz w uzasadnieniu podkreślał, że w ocenie sądu w zachowaniu obwinionych brak było znamion zarzucanego im czynu. Obwinieni zakłócili uroczystość, nie był to jednak wybryk, a uzasadniona reakcja na zorganizowanie w ich ocenie wiecu wyborczego w publicznym miejscu, jakim było archiwum państwowe w Suwałkach. Jak dodał, polski wymiar sprawiedliwości jest elementem europejskiego porządku prawnego, w którym istnieje swoboda w wyrażaniu opinii. Wolność wyrażania opinii i zadawania pytań, w tym krytycznych, stanowi jeden z głównych fundamentów społeczeństwa demokratycznego. Jeden z uniewinnionych, Marcin Skubiszewski, nie krył satysfakcji z takiego wyroku. Odbieram go jako wyrok sprawiedliwy, słuszny. Uważam za wybitne i bardzo dobre uzasadnienie, gdzie sędzia podkreślił, jak my jesteśmy zakotwiczeni w dziedzictwie europejskim. Adwokat obwinionych Jakub Wendę podkreśla, że ten proces w ogóle nie powinien był się wydarzyć. Ale wydarzył się z powodów, których możemy się tylko domyślać. Na szczęście w Polsce mamy niezawisłe sądy i sąd wydał słuszny i mądry wyrok, dlatego niezwykle mądrze uzasadniony. Oskarżyciel Jarosław Golubek z Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach już zapowiada złożenie apelacji w tej sprawie. Iza Kosakowska, Polskie Radio Białystok. Proces związany był z incydentem, do którego doszło 4 marca 2016 roku. Był to ostatni dzień kampanii wyborczej w wyborach uzupełniających do Senatu. Kandydatką na senatora w okręgu obejmującym część województwa podlaskiego była wówczas Anna Maria Anders, córka generała, która także uczestniczyła w wystawie. Podczas otwarcia wystawy towarzyszyli jej m.in. szefowie MSWiA, minister Mariusz Błaszczak i wiceminister Jarosław Zieliński. Otwarcie zostało zakłócone przez grupę osób, które protestowały przeciwko prowadzeniu kampanii wyborczej w takim miejscu. Rosja zaprosiła Stany Zjednoczone do udziału w rozmowach dotyczących uregulowania kryzysu syryjskiego. Według agencji TASS, Moskwie zależy na szerokim spektrum uczestników konferencji, która ma rozpocząć się 23 stycznia w stolicy Kazachstanu, Astanie. Z Moskwy Maciej Jastrzębski. Zaproszenie wręczył amerykańskiemu ambasadorowi Johnowi Taftowi wiceminister spraw zagranicznych Rosji Michał Bogdanow. Resort spraw zagranicznych poinformował również, że obaj dyplomaci wymienili się opiniami na temat sytuacji na Bliskim Wschodzie i w północnej Afryce. Moskwa przewiduje, że do Astany przyjadą przedstawiciele syryjskich władz i armii, a także liderzy ugrupowań opozycyjnych. Społeczność międzynarodową będą reprezentować m.in. Rosja, Turcja i Iran. Stany Zjednoczone nie dały jeszcze odpowiedzi na wręczone dziś zaproszenie. Wiadomo, że w skład rosyjskiej delegacji wejdą przedstawiciele Ministerstwa Obrony i Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Głównym tematem rozmów ma być ustalenie listy syryjskich ugrupowań i organizacji, które chcą uczestniczyć w procesie pokojowym. Moskwa, Maciej Jastrzębski. Trzemski, Polskie Radio. Prognoza pogody. Wracamy do kraju. W nocy zachmurzenie duże z większymi przyjaśnieniami i rozpogodzeniami, zwłaszcza na południu. W północnej połowie słabe opady śniegu oraz opady marznącego deszczu powodujące gołoleć, a na wschodnim wybrzeżu okresowo deszczu. Temperatura od minus 25 stopni w Kotlinach Karpackich przez minus 15 na Podkarpaciu, około minus 5 w centrum, 0 na północy i północnym wschodzie, nad morzem lokalnie plus 1. Wiatr słaby, na północy okresami umiarkowany, na wschodnim wybrzeżu dość silny i porywisty. Polskie Radio 24. Słowem wszystko.
prawie 6 minut po drugiej. Na Podkarpaciu 200 kandydatów do Wojskowej Służby Zawodowej rozpoczęło kurs przygotowawczy. W 1. Batalionie Strzelców Podhalańskich w Przemyślu na kurs zgłosiło się 50 ochotników. Z kilkoma z nich rozmawiał Marek Cynkar. Powiedzcie, co ciągnie was do wojska? Dlaczego zdecydowaliście się na kurs przygotowujący do służby? To na ochotnika. Dla mnie to jest przygoda, patriotyzm, etos. Wiele nasłuchałem się od ojca, od wujków na temat wojska. Niestety zasadnicza służba wojskowa została zlikwidowana, więc to jest jedyną drogą do odbycia służby wojskowej. Patrząc kątem dzisiejszej młodzieży, no to jest, można powiedzieć, że bardzo rozpuszczona młodzież. Nawet się słyszy o zwolnieniach z WF-u. Powrót zasadniczej służby wojskowej był jak najbardziej na miejscu. Pan jest częścią tej młodzieży. Jestem najmłodszym tutaj może z tego grona. Są młodsi ode mnie, ja już mam 26 lat. Z niejednego pieca chleb jadłem. Czy jakieś tam doświadczenia w życiu mam, zresztą mam też już żonę. Już kolejny etap w moim życiu. Ma pan żonę, rodzinę, to nie lepiej czas spędzać w domu? Czego szuka pan w wojsku? Krótko mówiąc, to chyba tak jak każdy, chyba stabilnej pracy, ustabilizowania życia. Podejmowałem się różnych prac, skończyłem studia, również jestem zawodowym sportowcem, trenuję siatkówkę. A więc wiążecie panowie z wojskiem swoją zawodową przyszłość? Tak, jak najbardziej. Ja w zasadzie od dziecka marzyłem o tym, żeby być żołnierzem i tak na dobrą sprawę nie wyobrażam sobie w życiu robić czegoś innego niż bycie żołnierzem. Ojciec mnie do tego przygotowywał, opowiadał o wojsku, jak to w wojsku jest, jak to było. On był 3 lata w marynarce, pół roku też spędził w jednostce karnej w Orzeszu. Dokładnie i doskonale poznał, jak to w wojsku jest. Ja w domu też miałem dosyć, no, taką dyscyplinę, nie ukrywajmy. Jeśli coś mogę więcej powiedzieć na temat zasadniczej służby wojskowej. Ja jestem oczywiście za tym jak najbardziej, żeby ją wprowadzić, bo dzisiejsza młodzież jest rozpuszczona. No tak, ale co innego iść do wojska z obowiązku, a co innego na ochotnika, tak jak zrobiliście to panowie, szukając w wojsku zawodowej przyszłości, no i pieniędzy. Dla mnie pieniądze akurat nie grają tutaj zbytnio znaczenia, bo ja ogólnie pracuję i mieszkam 10 lat za granicami. Przyjechałem, zgłosiłem się tutaj tylko i wyłącznie, żeby spełnić to, co chciałem spełnić. Za uczestnictwo w kursie dostajecie pieniądze? Tak, dostajemy co miesiąc uposażenie w wysokości 780 zł i dodatkowo na koniec kursu 1000 zł nagrody. Zdecydowanie nie poszedłem do wojska dla pieniędzy, zwłaszcza tak niewielkich. Dla mnie najważniejsze były względy patriotyczne, samo przeżycie tej przygody. Ma pana rodzinę, trzeba ją utrzymać. Zgadza się. Jeśli chodzi o wojsko, to szukam pracy stałej. Po to przyjechałem też na ten kurs, żeby go skończyć i by w przyszłości zostać zawodowym żołnierzem. Porucznik Daria Mielczarska. Ilu ochotników się tu szkoli? Na dzień dzisiejszy 48, dwóch niestety ze względów rodzinnych zrezygnowało. Wszyscy mają szansę po tym szkoleniu na etat w wojsku? To niestety pytanie już nie do mnie. Dostałam 50 ochotników, a kontrakty będą podpisywały po ukończeniu szkolenia instytucje wojskowe. Czego ich pani uczy? Na razie jesteśmy po szkoleniu zapoznawczym. Rozpoczęliśmy szkolenie indywidualne. Do 10 lutego, czyli do dnia przysięgi, skupiamy się przede wszystkim na regulaminach i na musztrze, a dodatkowo wprowadzamy takie przedmioty jak taktyka i szkolenie strzeleckie. Ryzyka związanego z tym zawodem się nie boicie? Czuję się wewnętrzne powołanie do tego, żeby być żołnierzem i konsekwencje związane z tym zawodem, czyli wyjazd na misję i odniesione jakieś obrażenia związane z trwałe kalectwo, to człowiek po prostu akceptuje w momencie przyjścia. To już jest tak jakby wpisane w psychikę. To się wie, że jak tu się przychodzi, to mogę oberwać kulkę i nie wrócić do domu. My jesteśmy szkoleni do tego, żeby nie zabijać ludzi, tylko likwidować cele i bronić pewnych wartości naszej cywilizacji. A to, co widzimy teraz, co dzieje się na świecie, widzimy, że jednak świat zmierza ku czemuś nieznanemu. To jest naszym obowiązkiem, żeby bronić ojczyzny, być wyszkolonym, no i bronić wartości. Relację przygotował Marek Cynkar. Polskie Radio 24. Powtórka programu. A w naszym studiu dr Spasimir Demaracki, Uczelnia Łazarskiego i Republikanowa. Dzień dobry. Dzień dobry. No a przed nami naprawdę wyjątkowe wydarzenie. Donald Trump zostanie zaprzysiężony na 45. prezydenta Stanów Zjednoczonych. Jeszcze niedawno sytuacja wydawałoby się, że nie do wyobrażenia. Nikt Donaldowi Trumpowi nie dawał chyba na poważnie większych szans. On najpierw ograł swoich konkurentów z Partii Republikańskiej, no a potem, co ważne, zdobywając mimo wszystko mniejszą liczbę głosów, pokonał Hillary Clinton, zostanie 45. prezydentem Stanów Zjednoczonych. Rzeczywiście, można powiedzieć, że
kolejny moment przełomowy, historyczny w najnowszej historii Stanów Zjednoczonych. Dla mnie osobiście szczególnie istotny dlatego, że tak naprawdę w pozimnowojennej historii Stanów Zjednoczonych nie było nowego amerykańskiego prezydenta, co do którego polityki zagranicznej byłyby tak wielkie wątpliwości, niepewności, niejasności co do tego, w jakim kierunku ono się potoczy, w jaki sposób będzie kształtowana, jakie są jej prawdziwe priorytety i w jakim kierunku będzie zmierzać. No, ostatnie słowa, które padały, w niektórych stolicach budziły zdziwienie, w innych chyba wzbudzały wręcz popłoch, no bo przypomnijmy sobie, że te wypowiedzi Donalda Trumpa bardzo kontrowersyjne dotyczyły między innymi przeszłości Unii Europejskiej, tego, czy Brytyjczycy zrobili słusznie, wychodząc z Unii, głosując za Brexitem. Te wypowiedzi no, w różny sposób można było też odbierać, jeżeli chodzi o stosunek Donalda Trumpa do NATO i roli Stanów Zjednoczonych w tym sojuszu. No i myślę, że szczególnie jeżeli chodzi o Polskę, to dziwnie też mogły zabrzmieć słowa dotyczące relacji amerykańsko-rosyjskich, na przykład kwestii sankcji wobec Rosji. Ja się osobiście w kontekście stosunków amerykańsko-rosyjskich i ich, może tak powiem, konsekwencji dla nie tylko Polski, ale całego regionu, przede wszystkim się obawiam pewnego déjà vu z początku w prezydentury prezydenta Baracka Obamy, mianowicie momentu, w którym idea podpisania nowej umowy o redukcji broni jądrowej stała się priorytetem w sposób naturalny, bo poprzednia wygasała i trzeba było wynegocjować nową, ale odbiło się to dla nas o tyle rikoszetem, że umowa, którą mieliśmy podpisaną dotyczącą budowy tarczy antyrakietowej, została tak naprawdę wyrzucona do kosza, a później trzeba było sporo wysiłku i dobrej woli, żeby ponownie pobudzić te relacje polsko-amerykańskie. Dzisiaj słyszymy, że Donald Trump w kontekście była kwestia dobrej woli, czy to była kwestia tego, że jednak no, Rosjanie sobie zapracowali na te zmiany polityki przez Waszyngton? Znaczy myślę, że tutaj są dwa bardzo ważne aspekty. Po pierwsze, Amerykanie w kontekście podpisania nowego startu tej umowy z 2010 roku osiągnęli to, co chcieli. W związku z czym później można było w pewnym sensie zweryfikować te relacje. Oczywiście też po wydarzeniach na Ukrainie stosunki amerykańsko-rosyjskie w sposób naturalny zeszły na ścieżkę konfrontacyjną, ale należy podkreślić, że w tym kontekście martwiące są właśnie wypowiedzi Trumpa i to te pewne wątpliwości w samym Kijowie co do tego, w jaki sposób Ukraina będzie znajdzie się w układance nowoamerykańskiej polityki zagranicznej, bo jeżeli słyszymy, że w ramach nowej administracji mogą być kolejne zapędy do realizowania kolejnych porozumień dotyczących redukcji arsenału nuklearnego i ponownie monetą przetargową miały być Europa Środkowa, czy też w pewnym sensie pozostawienie Ukrainy w rosyjskiej strefie wpływów, no to możemy sobie wyobrazić, że staje się to w pewnym sensie amerykański modus operandi.